Stadnina Koni Huculskich Gładyszów w Regietowie jest największą hodowlą koni huculskich na świecie. Na dzień dzisiejszy mamy blisko 300 koni, kolejne w drodze, ale spokojnie, to nie jest tak, że produkujemy. Też sporą część koni sprzedajemy, więc jak gdyby ta ilość tych koni średniorocznie około między 250 a 300 się przedstawia. Konie huculskie w stadninie i generalnie jako rasa powinna być wszechstronnie i tak jest przedstawiana jako wszechstronnie użytkowa. Czyli to są konie, które są użytkowane pod siodłem, w zaprzęgu, do hipoterapii. Konie huculskie zaliczane są do rasy koni prymitywnych. Konie prymitywne w przypadku koni huculskich równa się konie górskie. Więc wszystkie cechy charakteru, zarówno koni, jak i ludzi, bo tak jak gdyby można porównać, czyli no muszą być takie konie twarde, odporne na złe warunki atmosferyczne, bo wiadomo, życie w górach nie należy do lekkich. Więc sama budowa, prawda, że nie są to konie wysokie, tak można powiedzieć krępej budowy, wzrost 130 parę centymetrów, 140, odpowiednia budowa i kłody i nóg pozwala im w tych górach rewelacyjnie się sprawdzać. Któregoś pięknego dnia przyjechałam tutaj na praktykę studencką, no i się zaraziłam. Po praktyce zaczęłam tutaj przyjeżdżać, bo bardzo spodobał mi się tutaj ten teren. No, zakochałam się, że tak powiem, w koniach huculskich, w ich użytkowości, w ich takim podejściu do tego drugiego człowieka. Jeżeli ty będziesz dla nich dobry, prawda, no to one to odwzajemnią.